zaledwie 20-letni Aleksander Waszkiewicz z Ostrołęki. 167 cm wzrostu, 63 kg, jest leciutki, a półka z trofeami w jego pokoju, no, ugina się bez wątpienia. To prawda, naprawdę multimedalista wielu zawodów street workoutowych. Przede wszystkim w tej kategorii freestyle, także na freestylu teraz przez nasze popularne grzybki. No a to jest przeszkoda, która myślę, że rozwija wyobraźnię, jeśli chodzi o freestyle, ale spokojnie pokonuje ją Aleksander Waszkiewicz. No Olek, co tutaj nam wymyślisz? Było już niebezpiecznie. Troszkę buja. Buja, buja, co ma nie bujać? Ale pozostały dwa kamienie i będzie dobrze. Aleksander Waszkiewicz na to. Super, super. Tak nie podpala się Aleksander i spokojnie pokonuje trzecią przeszkodę. Czas zatem na kołyszące pierścienie. No i tu jako też gimnastyk powinien poradzić sobie nie dość, że dobrze, to jeszcze szybko i tak też się dzieje. Piękny swing Olka. Już przedostatnia przeszkoda. Iron Maiden czeka. Ale też kolejny zawodnik, który przechodzi w ten jeden właściwy sposób tak naprawdę, czyli takim boczym uchwytem te pierścienie, co polecamy wszystkim, którzy będą mieli okazję zmierzyć się z tą przeszkodą, choćby w szóstym odcinku. Iron Maiden. I już wisi na tej przeszkodzie Olek, spokojnie, naprawdę nie widać po nim zmęczenia. Jeśli nie popełni żadnego technicznego błędu, to powinien sobie poradzić i zaraz zameldować się pod krzywą, pięciometrową ścianą. Już tylko w dół, swobodnie rozbujać się i zeskoczyć na ten bezpieczny materac. 167 cm. To budzi pewien niepokój. To prawda, zobaczymy, czy wystarczy. Jeżeli będzie dynamika w rozbiegu i dobry chwyt, to powinno się udać. Także Olek, czekamy tutaj na górze. Tak, a wiemy, że gimnastyk dynamikę posiada już od tych najmłodszych lat. No to Olek! Tak jest! Kapitanie! Brawo, Olek! Zapraszamy tutaj, tutaj do nas do środeczka, Olek. Mam dla ciebie w nagrodę wodę, chociaż nie widzę, żebyś się jakoś specjalnie zmęczył. Dziękuję bardzo. Jak było? A bardzo fajnie. Można było się trochę pobawić. Patrz na ciebie, nawet kropli potu nie ma, a to naprawdę jest wymagający tor. No, jest dosyć fajny, jest fajna zabawa. Tak zastanawialiśmy się, jak poradzisz sobie i jaki pomysł masz na tańczące kamienie. Spokojnie. Najbardziej się właśnie obawiałem tych tańczących kamieni, ale jakoś tam ten balans udało się złapać, także jestem szczęśliwy, że się udało je przejść, bo reszta jakoś mocno problemu nie sprawiła. Anonsowaliśmy cię jako zawodnika, który no półkę z tytułami, z pucharami, z medalami ma uginającą się. Jesteś w stanie w ogóle ogarnąć, ile tego jest? Nie wiem, czy pamiętam wszystkie, ale jak się skupię, to na pewno wymienię. A zmieści się ta, która stoi tam? Nie zmieści się na pewno w tym programie. No dobra, czekamy w takim razie. Kapitalny występ, tor eliminacyjny zaliczony. Czekamy na twój występ na torze półfinałowym. A może wyścig na Power Tower? Ekscytuje cię ta przeszkoda? No na pewno. Jest dosyć, patrząc na nią, robi wrażenie. No to powodzenia w takim razie, Olek. Trzymamy kciuki, a my wracamy ponownie na start.